Yahoo! I Sayuki z tej strony. Gramy dalej, ten Glide. I znalazłam baraki. Tam są jednak klatki więzienne, a tu sobie patrzcie, jak sobie żyją. Mają poza pokojami, mają jeszcze taki aneks kuchenny trochę. Łazienki takie eleganckie, lustro trochę pomazane, ale ogólnie spoko. Szafki, prysznice, o, kolega nawet idealnie sprząta. Tu ktoś ma bardzo ciemno w swoim pokoju. O! Trochę zajęty. Nie przeszkadzamy, że tak weszliśmy jak do siebie. No, jeszcze więcej baraków i wszystkiego, ale nie będziemy tutaj błądzić na razie. Przeklęci renegaci atakują teraz kantynę? Naprawdę zdołamy wygrać tę wojnę. Za kradzież? Naprawdę nieźle z tymi kontenerami. Kolego. Dobra, surowe nie będziemy błądzić, idziemy do Eitora, którego naprawdę myślałam, że już nie przeżył tam wtedy. Chyba wszyscy myśleli, że on tam zginął. Lodówka, szybko! Jakoś tak. A co was tak dużo? Wszyscy jesteście ranni? Ojoj, biedni ludzie! Ale niektórzy mają fajne łóżka, tylko ciekawe, czy podłączyli sobie... Obnoś się jeszcze bardziej jako Espek, a srogo pożałujesz. Wyrażam się jasno. Żydnik ja? To nasz największy wróg. Nie, Steven. Żadna znachorka nie będzie leczyć mojego męża. Po co w ogóle lekarzom dyplomy, skoro muszą biegać do znachorów? Posłuchaj, nie mamy lekarstw. Zioła to jedyny ratunek. Mój mąż walczy dla was od lat. Macie zdobyć dla niego leki, a nie ziółka, które mogą go otruć. Idziemy, chłopcy. Jakie są fochane chłopcy? Eitor jest silny, ale potrzebuje leków. A tych niestety brakuje. Zrobiliśmy, co się dało z tym, czym dysponujemy. Po ataku chemicznym niektóre rośliny zyskały właściwości lecznicze. Działają jak antybiotyki. Ale i tak. Ludzie tu są uprzedzeni do znachorów. Ale czemu tu się dziwić? Znachorzy dają dobre rady, ale łatwo można coś pokręcić. Źle coś zapamiętać, zastosować nie to zioło albo złą dawkę. I zamiast lekarstwa wyjdzie trucizna. Już nieraz się tak zdarzało. Bo jeśli po drodze ktoś przypadkiem pokręci przepis, może go zabić. Zgadza się. Ale wystarczy dobrze słuchać, co powie znachorka i się zastosować. Zielarka, którą znam, ma talent. To jedyna nadzieja Eitora. O co chodzi jego żonie? Przesądy trudno wyplenić. Margaret pomogła wielu ludziom. Choć nie wszyscy chcą to przyznać. Mógłbym pomóc. Oddałbyś nam dużą przysługę. To, co się stało w Old Villedor, jest straszne. Straciliśmy wielu ludzi. O ile wiem, Eitor to nasz jedyny świadek. Czyli jeśli umrze, nie poznamy prawdy. Dokładnie. Gdzie znajdę tę znachorkę? Na Culvert Island. Bez obaw. Margaret można ufać. Ale tam zabili tylu ludzi. Na pewno żyje jeszcze? Porwali tylu ludzi. Ty, słuchaj. My się ostatnio widzieliśmy. Żyjesz? Okej? Gadaj! Pomożemy mu. Ja mogę stąd na szybką podróż skoczyć? Mogę, to luz. Musimy sobie szybką podróż odblokować w większej ilości miejsc, bo kawał drogi. Kawał drogi. Znajdujesz się w ciemnej strefie. Choć tu ostatnio w ogóle się światło nie świeciło. A nie, to tutaj, na tym zakręcie. W ciemnej strefie owszem, ale tylko dlatego, że nie było tam lampy. Idziemy. 250 metrów. To niedaleko. Ciam. Aha, to jest to, co się śmiałam, że się tak wszyscy tu elegancko zabezpieczyli. No. Ło. Tego zakopali. Okej. Okay. Odeszło kolejne z nas. Oj. Sorry. Nie chciałam. Tak jakoś wyszło. No te 300 metrów niecałe łatwo przebiec. Bardzo szybko, ale szybka podróż wciąż jest spoko.
Chociaż fajnie by było, gdyby można było wykorzystać szybką podróż na miejsce. O, prawie się na dziabadło nadziabnęłam. Jak wam się żyje po ostatnim zamieszaniu? A to są schoda, że tak powiem. Lekarza! Znachora! To nagły wypadek! Jest tam kto? Kto tam? Ktoś potrzebuje pomocy znachorki! Cii, ona śpi. Obudzi się niedługo? To nagły wypadek! Zawsze jest nagły. Jak wtedy, kiedy kobitka potrzebowała mikstury do wywołania porodu. Albo kiedy gość chciał maść na przepuklinę. Co tam jeszcze było? Proszę, obudź ją. Na szali jest życie człowieka. Oby tak było. Bo jak się okaże, że to zwykły kac, obudzę ją. Ale i tak musisz zaczekać. Pierwszy raz cię widzę. Skąd wiedziałeś, jak tu trafić? Od stróżów prawa. W takim razie pomyliły ci się adresy. Wynocha! Nie dość się już przez was wycierpiała? A teraz jeszcze ci renegaci. Od lat było zawieszenie broni. Nie nękali nas. Aż tu ni stąd, ni zowąd coś im odbiło. Gdzie byliście, kiedy dranie przejmowali wyspę? Pierwszy raz byliście nam naprawdę potrzebni. I co? Nie zjawiliście się. Nie ma ich. Właśnie się ich pozbyłem. Nie wierzę ci. Kłamiesz, żeby dostać to, czego chcesz. Jak wszyscy stróżowie prawa. Mamy gościa, Gerardzie? Za chwilę przyjdę. To stróż prawa! Czy to ważne? Życie stróża jest mniej warte? Słuchaj, bezczelny gówniarzu. Twoi ludzie nazywają Margaret czarownicą. Ludzie boją się znachorów, choć ci mogliby im pomagać. Wystarczy jeden fałszywy ruch, a stróżowie od razu ich wieszają. Więc jeśli pytasz, czy życie stróża jest mniej warte, to dla mnie tak. Dla mnie jest wręcz bezwartościowe. Ja nie jestem stróżem. Chcę tylko jednemu z nich pomóc. Dla mnie jeden pies. Puść go, Gerardzie. Jestem tylko posłańcem. Przysłał mnie lekarz. Nazywa się Steven. Lekarze omijają znachorów z daleka. Korzystając z ich metod, zszargałby sobie opinię. Już ją zszargał. Przysłał mnie tu wbrew rodzinie tego człowieka. Gerard? Tak? Mówiłeś, że ktoś przyszedł i ocalił nas przed renegatami. Czy to ten człowiek? Jak masz na imię, chłopcze? Aiden. Czyli to ty nas uratowałeś. Mamy u ciebie dług. A kim jest ten konający? To Aitor, oficer wysokiego szczebla. Margaret, nie! Jeśli coś pójdzie nie tak, znowu oberwiesz. A jeśli się uda, może dotrzemy do większej liczby ludzi. Oberwiesz? Co masz na myśli? Ostatni stróż, któremu pomogłam, zrzucił na mnie winę za własną nieudolność. Podał rannym kolegom niewłaściwe zioła, wbrew moim jasnym zaleceniom. I kilku z nich zmarł. Winą obarczył mnie. Żyję tylko dlatego, że Jack Matt okazał mi łaskę. Uznał, że to był tragiczny wypadek. Oszczędził mnie, ale odebrał mi wzrok. Wow. To znaczy, że pomożesz? Nie mam już ziół, których ci potrzeba. Ale powiem ci, gdzie je znaleźć. Kwiat, którego potrzebujesz, nosi nazwę pustelnik. Najlepiej rośnie na glebie nasączonej toksynami. Możesz zerwać go bezpiecznie wyłącznie w nocy, bo wtedy świecą mu się płatki. Ale nie wystarczy tak po prostu go zerwać. Tylko małe płatki mają właściwości lecznicze. Wystrzegaj się dużych. To śmiertelna trucizna. Zapamiętasz to? Małe płatki leczą, duże trują. Będę pamiętał. Pożałujemy tego. Zobaczysz. Ciekawe, czy mogę otruć Aitora przez przypadek, albo specjalnie, jakby ktoś chciał. Lawan, musisz mi pomóc. Wiadomo. Co tam? Szukam pewnego zioła. Nazywa się pustelnik. A tak. Kojarzę to.
Wydaje mi się, że te kwiatki rosną przy kanale, na północ od All Saints Bridge. Tam bym szukała. To już coś. Tylko poczekałabym na nadejście nocy. A, dzięki. Ciao. Ciao. Zaktualizowano cel. Daleko? O, jeszcze nie, daleko. Całkiem blisko. Porozmawiaj. A nie, to główne zadanie mi się tam pojawia. A to jest to? O, lelelelelelele. A nie, jednak tu. Tylko tak, do nocy jeszcze daleko, a tu nigdzie nie ma. Chyba, że w wiatraku będę mieć gdzieś się. To tu się przejdziemy na razie. A to odkryte? Nie, kryjówka nocnego biegacza. Ale jeszcze kawałek do niej. Odkryjemy sobie ten tan. Kryjówkę zapewne. Zobaczymy, co w niej jest. Do wiatraka też podejdziemy. Aha, zaraz. My tu już się przypadkiem nie rozprawialiśmy z tymi dziadami. Bo czuję, że tak. Chyba, że to jest to po prostu znowu po raz kolejny zrobione totalnie identycznie, żeby mnie zmylić. Zawsze. Jak zawsze, zero litości. O. Można przejść na wskroś. Tędy bardziej. O. Dało radę, dało radę. Okej, okej, okej. Gdzie to jest? Już tu gdzieś. Jeszcze mnie trochę chrypka męczy czasami, więc wybaczcie. O! Żeby zniwelować skutki suszy. Tu będziemy mieli gdzie spać. Nie masz czasem wrażenia, że te łopaty za głośno pracują? Ten mój pomocnik to straszny. Ha! Perfect! Perfecto! Idealny timing, także jest okej. Mamy noc i idziemy. O, ale my tylko Lawan zapytaliśmy w sobie o pomoc, a ona nam nigdzie nie pomoże? Które noże są lepsze? Zakładam, że te. Cześć chłopaki, dziewczyny i inni. Dobranoc, Aiden. Dobranoc, idę kwiatki zbierać. Aha. Oj, 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 oj. Boję się, że na wyjca trafię. O nie, i na specjalnego zombie. Tu jest wyjca. Coś mi się zacięło. Dziwne miejsce. Jak ja mam zbierać kwiatki w nocy z tymi rozdartymi dziadami? Jak już jesteśmy? Zakładam, że Lawan nam o tej porze nie pomoże. No nie będzie łatwo tutaj się dostać. To jeszcze w nocy. Tam jest wyjedz, tam są jakieś specjalne dziadostwa. Jestem na obszarze. Musimy je tylko teraz znaleźć. Co może wcale nie być takie proste. Potrzebuję pierwszej pomocy! Widzicie gdzieś świecące kwiatki? Są. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Daleko jest ten gość, który umiera? Trochę za daleko. Dobra, znalazłam jeden. O, jest kolejny kwiatek, widzę. Okej.
A już mamy wszystkie? I co, i to wszystkie były małe? Dobra, pobiegniemy do niego. O, i tu jest jeszcze baza GR. No to czy pewnie i tak wiedziałam, że tu jest. Już idę. Pędzę. Jak nie spadnę, to pomogę. Odporność sięga dna! Pomóż mi! Masz. Nie mam serca ich zostawiać. Za każdym razem. Marnują nasz czas. Stary, ocaliłeś mi skórę. Dziękuję. Nie ma to dla ciebie. Dzięki. A my wracamy z powrotem. Gdzie my idziemy teraz w ogóle? Zdecyduję, które lekarstwo podać jeszcze. No nie. Jest tu szybka podróż? Powinna być. Jest. No małe kwiatki mamy mu podać, ale... Ja bym mu podała kwiatki. Wierzę w tę czasowo dobrą szybką podróż. Nie, tu chciałam. Nie tą kliknęłam przypadkiem? O, co tak daleko? Daleko ten przystanek jest. Jak ja mam tam do nich podejść? Ostatnim razem próbowałam tu wyjść. A, dobra, luz. Never mind. To jest chyba główna misja, ta niezaznaczona. Dadamy mu kwiatki. Pewnie dadzą nam do wyboru lekarstwo jakieś po prostu takie chemicznie przygotowane albo od znacholki, więc stawiam na znacholkę. Mogę o coś poprosić? Mnie? Jasne. Czy dam radę spełnić życzenie? To inna sprawa. Poprosić zawsze można. Jestem niewinny. Przepraszam. Dziękuję. Obnoś się jeszcze bardziej. Obnoś? Kto się tu obnosi? Nie pozwól mi zginąć. O. Szybko! Porodówka! Nie reaguje kobieta. Taka nagła sytuacja. Nie wiem, co krzyknąć, żeby od razu była gotowa. Co z pacjentem? Zaczyna się wybudzać. Dziękuję za pomoc. Możesz iść. Zaraz. O co tu chodzi? Poszedłeś do tej wiedźmy. Do tej Margaret. Dała mi lecznicze zioła. Nie jest wiedźmą. Wiedźmy nie istnieją. To zwykły przesąd. Zwykły przesąd? Czary to zbrodnia! Proszę, uspokój się. Co się dzieje? Tracimy go. Aiden, daj mi zioła. Nie zgadzam się! Trzymaj te trucizny z dala od niego! Mogę zrobić zastrzyk stabilizujący. Ale nie podziała długo. Powiedziałeś jej, dla kogo te leki? Zabiła jego ludzi! Powinna zawisnąć, ale Matt kazał mu wypalić jej oczy. Co? Powiedziałeś jej? Dała ci truciznę, gwarantuję. Aiden, dawaj te cholerne zioła! Zdążymy? Chwila, muszę się skonsultować. Byle szybko. Lawan, jesteś? Aiden? Co się dzieje? Wiesz coś o płatkach pustelnika? O płatkach? Coś było. Czekaj, Frank mi mówił. Jedne były lecznicze. A które? Te małe. Małe. Małe są lecznicze. Tyle pamiętam. Ach, dzięki. Bałem się, że ktoś mnie okłamał. Aiden, co się dzieje? Powiem ci później. Wybacz. No jo. No i? Co robimy? Dajemy mu małe płatki, tak jak chciałam. Podaj jej Torowi małe płatki. Co, wsadzi mu w paszczę? Okej. Okay. Zacznie gość świecić w nocy z oczami, mówię wam. Co z nim? Lekarstwo jest tak skuteczne, jak myślałem. Jakiś złoty środek normalnie. Trzeba to wziąć i zacząć zbierać. Musi odpoczywać. Zostawmy go. Przepraszam. Będę tuż obok.
Dobrze oceniłeś Margaret. Wcale nie chciała go otruć. Tak, na to wygląda. Co się z nim stanie? Jak dobrze pójdzie, niedługo się obudzi. I dowiemy się, kto mu to zrobił. Dzięki tobie. O, wspomagacz szału. Oj, 1000 monet. Rzadko z nich korzystam, ale wciąż. Tego wyszedł. To jeden z naszych najbardziej oddanych ludzi. Mam jakieś przeziębienie wraca. Chodźmy do mapa, teraz wrócimy do głównego zadania. Bo rozumiem, że tu musimy... Nie zatrzymuj się, obywatelu. Aha, a jak tam do niego wejść? Musimy tutaj, rozumiem, poczekać. O, jaki narysowany fajny. Co to za jakieś śpiewanie się odstawia? Olololololololo. Przepraszam. Przepraszam. Ta strefa jest zabezpieczona przez stróżów prawa. Spływaj stąd. Czekaj. Fajne skrzynki. O. No dobra. Siema. Aiden, nie stój jak kołek. Chodź tu. Psz, okej. Od kołka nas zbiwa. Wiesz co to? Ten kastet należał najpierw do komendanta Lukasa. Potem przejął go Aitor. To, co stało się w Oldwiledor, nie może się powtórzyć. Musimy ocalić to miasto. Przed zarazą, przed rzeźnikiem i jego ludźmi. Cokolwiek planują. Okej, ale przez radio mówiłeś, że masz dla mnie informacje. Tak, ale zanim do tego przejdziemy... Powiedz, Aiden, po co ci ta baza danych? Co w niej jest? Ja bym powiedziała prawdę. Szukam swojej siostry. Co się z nią stało? Dawno temu Waltz ją skrzywdził. Odebrał mi ją. Musi mi powiedzieć, gdzie ona jest. Czy jeszcze żyje, czy... Dlatego szukałem centrum dowodzenia GRE, żeby się dostać do bazy Waltza na serwerach. Czyli mamy wspólnego wroga. To znaczy? Waltz to prawa ręka rzeźnika. Faszeruje jego ludzi inhibitorami. Możemy dorwać ich obu. Sprowadziłem cię tu, bo wiem, że w mieście ukrywa się kilkoro naukowców GRE. Trafiliśmy na trop jednego z nich tuż przed atakiem renegatów. Brzmi obiecująco. Kiedy znajdę tego naukowca, przyciśniemy go. A w razie czego znajdziemy innego. I tak dalej, dopóki nie uzyskasz odpowiedzi. Dlaczego pracownicy GRE się ukrywają? Obawiają się gniewu ludzi. Za to, że GRE rozprzestrzeniło infekcję. Czyli to prawda. GRE ściągnęło wirusa. A kto inny? Ponoć robili eksperymenty w swoich bazach. Sprowadzali kontenery z Haran. W nocy, w tajemnicy przed rządem. A potem wszystko upadło. W odwecie ludzie wyłapywali naukowców i wieszali ich na latarniach. Zabili jedynych ludzi, którzy mogli znaleźć lekarstwo. Lekarstwa nie ma i nie będzie, Aiden. To propaganda GRE. Dobra. Czego chcesz w zamian? A jak ci się wydaje? Może obaj chcemy tego samego? Prąd wrócił do miasta. Renegaci znów atakują. Po raz pierwszy od zakończenia wojny zaatakowali nasze posterunki w centrum miasta. Ale my też mamy do dyspozycji nowe możliwości. Dzięki elektryczności możemy uruchomić największą antenę w centrum, na szczycie wieżowca VNC. Chcecie pokonać rzeźnika za pomocą radia? W pewnym sensie. Dotrzemy z sygnałem do szerszego grona ludzi. Komunikacja między osadami się poprawi. Zwerbujemy ludzi i obronimy miasto. A wtedy łatwiej będzie szukać niedobitków z GRE, których potrzebujesz. Jaką mam pewność, że mi pomożecie, kiedy już zrobię swoje? Nie ufasz mi, Aiden? Jestem w tym mieście od niedawna, ale wiem, że obietnice najczęściej nie są tu spełniane. Jeśli nie znajdziemy pracowników GRE, obiecuję, że pomogę ci dorwać Waltza. Czyli obiecuję, że ci pomogę, a jak ci nie pomogę, to ci obiecuję, że ci pomogę, więc w sumie bardzo logiczne, przyjmuję tak. Okej, spróbuję. Dobrze. Rzeźnik nie zaatakował bez powodu. Muszę zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Za wszelką cenę. Wszystko dobrze, ser?
Meyer, wtajemniczy się w plan. Jak najszybciej z nią porozmawiaj. A, Jaden, nie musisz mi mówić, ser. Dla przyjaciół jestem Jack. Nie! Okay. Jack. My jesteśmy Jack dla przyjaciół. Gościu, jak mogłeś? O, no ja teraz już nie będę Jack. Już nie chcę być Jack. Jack już jest stronniczy, a my jesteśmy w drugą stronę stronniczy. Gościu. Daleko ten wykrzyknik? Zapomnij, wykrzyknij na live. Następnym razem daj mi coś innego. Słucham cię. Matt mnie do ciebie przysłał. Tak, chciał, żebym ci to dała. O tutaj? Mała nagroda za pomoc stróżą prawa. O! Latarka UV. Może się przydać. Dzięki. Wspominał o jakimś planie. Wieżowiec Więcej. Skoro prąd już wrócił, możemy nadać naszą wiadomość i ogłosić mobilizację. Ale najpierw trzeba się dostać na górę, a to daleka droga. Co chcesz wiedzieć? Powiedz mi więcej o tej radiostacji na szczycie. To najwyższy budynek w Villador. Kiedyś to był symbol wielkości miasta. Teraz jest symbolem upadku. A to dlaczego? Ta antena może znów zjednoczyć miasto. Ale kiedy ktokolwiek próbuje ją odpalić, zgadnij, jak to się kończy. Pewnie nie najlepiej. Tak jest. Światełko w tunelu tego miasta to pułapka. Ale może teraz będzie inaczej. Oświetlimy wieżę lampami UV. Dlaczego to takie niebezpieczne? W środku najpewniej jest gniazdo przemieńców. To największa ciemna strefa w okolicy. Nocni biegacze próbowali się tam dostać. Chcieli wykorzystać antenę, żeby ocaleńcy mogli się ze sobą kontaktować, dodać ludziom otuchy. Ale nawet nie zbliżyli się do anteny. Zamiast tego zostali wybici. Wybici? Nie ma już ani jednego z nich? W tym właśnie problem. Frank wszystko dokładnie zaplanował. Ale żeby plan zadziałał, potrzebował wszystkich. Całej załogi. Ale nie byli chętni. Nie wszyscy wierzyli w ten plan. Był pewien rozłam. Frank sądził, że jeszcze zmienią zdanie, ale... Nie wszyscy poszli po rozum do głowy. Plan całkiem się schrzanił. To było straszne. Ci, którzy tamtej nocy słyszeli krzyki nocnych biegaczy przez radio, nadal mają koszmary. Co się stało z tymi, którzy nie wzięli udziału w misji? Rozeszli się. Zniknęli. Ten, kto wszczął bunt, został uznany za zdrajcę. A nocni biegacze stali się wstydliwym wspomnieniem. Nie ma sensu roztrząsać przeszłości. Musimy skupić się na tym, co tu i teraz. Okej, okay. Do dzieła. Lampy są na miejscach? Byłyby, gdyby Juan z zaopatrzenia choć raz zrobił swoje. Rozumiem, że olał sprawę. Jest spóźniony, a od kilku dni bawi się z nami w chowanego. Gra mi na nerwach. Więc najpierw sprawdź, o co chodzi z Juanem. A kiedy go znajdziesz, sprzedaj mu kopa w tyłek. Powiedz, że to ode mnie. No słabo. Chcę od nas roboty, ale najpierw każe nam rozwiązywać swoje własne problemy. Latarka UV, interesująca rzecz. Właśnie. Co oni, szanty śpiewali? Otrzymujesz latarkę UV, pozwala ona odstraszać i osłabiać wszystkich zarażonych, w szczególności wirale i przemieńce. Aby użyć latarki, wyposaż się w nią za pomocą tą. Przytrzymaj 2, by ją włączyć. Obserwuj poziom energii latarki. Gdy spadnie do zera, musisz zaczekać, aż latarka się naładuje. Utrzymuj zarażonych wewnątrz snopa światła UV, aż przewrócą się na ziemię. Będą osłabieni przez parę sekund. Wykorzystaj tę okazję do ataku. Te robale czasem, na które latają, wyglądają jak myszka w tym. Ale to bardzo szybko znika. Możemy to ulepszyć. Gdzieś tu są te. Tak śpiewają szanty. Którzy to? To i tak ci będzie lepiej niż tam u rzeźnika. La 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 la
lo. Był raz jeden przemieniony, co ryj strasznie miał paskudny. Jak spojrzałem na swą starą, wydał mi się cudny. Nawet jak kolega głupi wprost do hełmu ci nasika, to i tak ci będzie lepiej niż tam u rzeźnika. Jeśli byś miał zatwardzenie, przyjacielu renegacie, przyjdź po pomoc do SPK-u, wnet popuścisz w gacie. Był raz sobie renegacik, bardzo chciał SPK-iem zostać, teraz może co najwyżej na dnie morza pospać. Nasza SPK-owa łajba nie ma sobie równej w świecie. Tak nią buja, że tu schudniesz jak na ostrej diecie. Nawet jak kolega głupi wprost do hełmu ci nasika, to i tak ci będzie lepiej niż tam u rzeźnika. Był raz jeden przemieniony, co ryj strasznie miał paskudny. Jak spojrzałem na swą starą, wydał mi się cudny. I się powtarzają, ale świetny majątek. Dobra, gdzie tu jest? O, na dole jest. Na dole? Na dole. Zobaczymy, czy możemy ulepszyć. Ale szanty, trzeba przyznać, szanty, no... Mogę tam wejść? Szanty naprawdę dobre. Zwłaszcza z tym brzydkim jednym. Mogę naprawdę? O, nie mogę tu nawet skoczyć. To nie mogę tam wejść. O, muszę iść po kolei. Dobra, tutaj gdzie? Nie. Fajne mają te miejsca. Labirynt, jak diabli. To za chwilę. Ładnie tu. Szukam Juana Rainera. Zdaje się, że nie był pan umówiony. Mam pilną sprawę od dowódcy. Czyli przysyła pana Jacques. Jacques? Jacques Matt. Monsieur Rainer nie ma. Coś przekazać? Nie, muszę z nim rozmawiać osobiście. Gdzie go znajdę? Niestety nie mogę pomóc. Miejsce pobytu pana Rainera to jego sprawa. Może pan zaczekać? Coś jeszcze? Zaczekam, choć trochę pani sztywno. A pani szef? Co robi dla rozrywki? Monsieur Rainier jest znanym koneserem tego, co w życiu najlepsze. Jedzenia, alkoholu i w zasadzie wszystkiego, co chodzi na dwóch nogach. Czy jest teraz w pobliżu tego, co w życiu najlepsze? Może mógłbym do niego zajrzeć? No niestety, to poufne. A. Matt nie będzie zadowolony. Juana niespecjalnie obchodzą uczucia naszego małego majora. Do zobaczenia. Małego majora? Co mamy czekać? Lawan? Aiden, zadomawiasz się w mieście? Staram się. Mayer i Jack wysłali mnie do zaopatrzenia. Ciekawa zgraja. Nie przypominają innych SPK-ów. Może dlatego, że tak naprawdę nie są SPK-ami. Interesy to ich religia. Rozumiem. Tak czy siak ich szef gdzieś przepadł. Juan? Nie lubi rzucać się w oczy. Pewnie przesiaduje w rybim oku. W kantynie? Tamenda ma tam nawet własny stolik. Przekupił kucharza, żeby przynosił mu rzeczy spoza karty. Żyje, jakby upadku nigdy nie było. Poszukam go tam. No to powodzenia.
Zwłaszcza, jeżeli go znajdziesz. Ona nas tak ostrzega przed każdą jedną osobą tutaj. Idziesz tu, czy nie? Idę tu. Chcesz zobaczyć najlepszy towar na statku? Strzelba, no popatrzcie. Czekaj, ulepszymy sobie... O, nie mogę, ale kupimy sobie... Bestiemy! Dobry wybór. I zdalny ten. Wspomagacz mięśni, też fajna rzecz. Lód. Co to jest? Wybuchem. Liczba trafień dołączona, szansa na trafienie krytyczne. Nie wiem, który lepszy. Ktoś, kto wie, czego chce, ma mój szacunek. A dziękuję. Okej. Jasne. Możesz to wziąć. Jasne. Tu jest latarka do ulepszenia, ale się razie nie dała rady. Zastanawiam mnie strzelba, jeszcze jej nie próbowałam ani raz. Trzeba by może. Co my tu jeszcze mamy? Wytrych. Co robi następny poziom? Otwórz przy użyciu, to mamy teraz to. Siły, łatwe zamki, dokładnie. A to tylko tutaj się zmieni? Wytworzona liczba na 3 się zmieni z 2? To tak słabo, drogi trochę to ulepszenie. To bierzemy. Na pewno znajdziesz dla tego zastosowanie. Chcę, żebyś opowiedział o mnie znajomym. Dobrze. Wyjedziemy na górę z ciekawości i do kantyny. Czy do kantyny nie będzie szybciej dostać się szybką podróżą? Zaraz się przekonamy. Dokładnie, zdecydowanie tak. Przyznam, że praktyczna ta szybka podróż już mi bardzo brakowało. Matt? Co tam? Chciałem ci oficjalnie podziękować. Aitor stanął na nogi. A gdyby nie ty, nadal leżałby w śpiączce. Albo gorzej. Cieszy mnie to. Mnie też. Tylko on wie, co stało się w Old Villador. A wkrótce, dzięki tobie, dowiem się i ja. Bez odbioru. O nie, z tej strony. Szukamy Huhuana. To jest fajne, to jest jakaś szatnia, tak? Oj. Zobaczyłem, że potrzebuje pomocy, to podałem mu rękę, a ten mnie pociągnął w dół i spadliśmy w papierze. Oj. Sami nie wiedzą, co się dzieje. Trzeba rozwiązać to po ludzku. Nawet nie wiedziałam, że tu można schodami na górę wyjść. Jak to sobie wyobrażasz? Mało, że własny stolik, to jeszcze ma własną strefę. O, kolego! Wreszcie nie muszę tego odsyłać. Usmażone, ale nie przesmażone. Tak jak polecałem. Ja to chyba niezręczna sytuacja, bo... Juan Rainer? Zgubiłeś się? Nie wzywaliśmy kelnera. Miałem cię znaleźć. Z rozkazu Meyer i dowódcy. Nazywam się... Wiem, kim jesteś, Aiden. Od tamtego mordobicia z renegatami pół kantyny chce tu nazwać po tobie swoje słodkie latorośle. W tym obecny tu Vini. Ale przerwałeś nam konsumpcję. Przedstaw sprawę jednym zdaniem, a potem proszę, rozpłyń się, jeśli łaska. Wiesz dobrze, o co chodzi. O lampy UV. Meyer mówi, że wisisz stróżą prawa dostawy. I myślisz, że szczekaniem zrobisz na mnie wrażenie? Naczelny but Jack myśli, że wyśle swojego terierka i wszyscy będziemy sikać ze strachu. Ale czego oczekiwać? Nie odróżniłby szampana w kryształowym kielichu od wody w psiej misce. Nie ma za grosz dobrego smaku. Zgadzasz się, Vini? Nie wiem. Nie bój się. Przecież Jack nie wparuje tu, żeby cię powiesić. Przynajmniej na razie. Vini, kiedy dorobisz się kręgosłupa? Chcesz mojej uwagi, Aiden? Pokaż, że na nią zasługujesz. Co możesz mi zaoferować? Słuchaj, mogę ci pomóc tak samo jak Mattowi. Nie wątpię. Podobno jesteś pielgrzymem. Ale jesteś tu nowy. To, że kilku wieśniakom rozwalisz czerepy, nie znaczy, że wszyscy zaraz wezmą cię na barana. Z ludźmi trzeba działać subtelnie.
Każdy ma coś, na czym mu zależy. Swoją cenę. Ta gadka jakoś mnie nie przekonuje. Próbuj dalej. Słuchaj, chcę tylko pomóc. Muszę dostać te lampy. Czyli zaczyna się włażenie w dupę. Będzie ciekawie. Ty musisz je dostać? Czy Jack? Co ci obiecał? Słuchaj, masz nam je dać, a ja mam się upewnić, że to zrobisz. I jak zamierzasz to osiągnąć? Zrobisz maślane oczy i zatrzepoczesz rzęsami? Nie mówię, że nie jesteś w moim typie, bo jesteś, ale muszę mieć dobry powód, żeby złamać Winiemu serce. Więc postaraj się bardziej. Okej. Poważnie? Musieliśmy przejść przez wszystkie opcje? Twój czas się skończył. Nie zainteresowałeś mnie. Dobra, czego byś chciał, Juan? Jak to mówią, skoro musisz pytać o cenę, to znaczy, że cię nie stać. Wracając do spraw istotnych, jak? Czego byśmy teraz skosztowali? Udało ci się dogadać z księciuniem? Takiego typa jeszcze tu nie spotkałem. Pysznie. Mówiłam. Szkoda, że nie mamy dobrego syra. Ale pogadam. Chociaż chyba specjalnie tak ma być. A może owoc? Zawsze dobrze mi tak jakby. Ach, tamten gość nas nie wpuści do siebie. Okej. Załan też ma swoje miejsce? Tak. Nieźle. Ło, kawał chatki. Oj, aj, a. Niech zgadnę. Wpieprzał 5 dań i zabawiał się z młodymi dziewczynami. Z młodym chłopakiem, ale reszta się zgadza. Niezłe z niego ziółko. Muszę znaleźć na niego sposób. Jack potrzebuje lamp, a Juan nie współpracuje. To może być trudne. Juan nie słucha się Jacka, więc możesz mieć z nim ostro pod górkę. Ma autorytet i własnych ludzi i uwielbia demonstrować to Jackowi. Co by go przekonało? To co każdego. Łapówka. Lubi dzieła sztuki, świecidełka. Drogie gówna sprzed upadku. Kiedy zobaczy coś, co miało jakąś wartość, nie umie się powstrzymać. Zero samokontroli. Skąd coś takiego wytrzasnąć? Słyszałam, że w penthouse'ie przy Liberation Passage mieszkał stary Polak. Mówią, że zbierał dzieła sztuki. Możesz tam sprawdzić. Można się tam dostać tylko na paralotni, więc coś mogło się zachować. Będziemy w kontakcie, poprowadzę cię. A ty? Wybierasz się na polowanie? Nie, na imprezę. Dziś urodziny Daniora, a nigdy nie wiadomo, kiedy lista gości pokryje się z listą celów. Może wpadniesz, kiedy załatwisz sprawę z Juanem. Danior chyba mnie nie lubi. On nikogo nie lubi. Będziemy w kontakcie. Okej, fajnie to pogadała. Poczekaj, chcę zobaczyć jej pokój. Ładnie ma tutaj ławeczka, wanna. Gdzie ty śpisz tak w ogóle? A, tam. Wanna z widokiem, jak drzwi otworzy. Nawet ma boiler podłączony. O, zero komentarza. Szkoda, mapa fajna. Idź, szukaj dzieł sztuki. Hakon! Ojoj. Nieźle. Waltz na środku, nieźle. A mamy tu gdzieś nasze zdjęcie? Nawet jakieś kobiety się tu trafiły. Will Sin City Map. Sin City, okej, fajny smaczek. Sin City. Jak się przyznała? Ja zaznaczyłam pytajnik, to chyba jeszcze w poprzednim odcinku gdzieś. Łocie, pła, kawał drogi. Dobra. Nie żeby coś, ale wciąż. Może uda nam się jeszcze dzisiaj zrobić to? Patrząc na czas, jaki mamy. Fajnie, że się tutaj resetują te rzeczy. A niedługo będzie dzień. To damy jakąś radę. Dobra, trzeba się dostać na górę. Jakoś.
To jest to miejsce, w którym nie mogłam za nic wyjść na zewnątrz, bo bez przerwy się o jakiejś wyjca, nie wyjca zahaczałam. A potrzebowałam tylko przejść kawałek dalej. No widzę zombie, nie jestem... Ech, zrobię sobie chyba dzień. Niegodnie. Niewygodnie się tu z nimi walczy. Nocą zwłaszcza. Trochę jeszcze jest czasu do rana, więc... Tam też nic nie ma, tam sobie można co najwyżej pochodzić trochę i tyle. Pam param pam pam. Premia nocna? Nie? Szkoda. A jest. Parkour i w ogóle. Właściwie nie mieliśmy punktów umiejętności do wydania? Mieliśmy jeden i drugi. Silne kopnięcie z odbitki. Blokująca szarża. Podczas blokowania różna wroga przed tobą i powal go na ziemię. Okej. Okay. Eliminacja z krawędzi może jeszcze nie. Blokowanie pocisku. Dobra, to mi się podoba. A tutaj... Skok po lądowaniu. To mnie interesowało, tak. Ten skok z obrotem też jest dobry. Ślizg mnie interesował, skok po ślizgu też jest spoko. Pędź aż do wyczerpania wytrzymałości. O! Fajna opcja. Kombinacja ścienna też, ale chyba bym to chciała. Na razie skok po lądowaniu mi się podoba. Co tu jest napisane? Visitors not allowed. No trudno. Wyjdziemy tutaj. Mogę już biec. No. Świeżo ranek, więc tutaj się jeszcze na tym etapie wszyscy ten... zbierają, wychodzą lub wchodzą do budynku. Zabierzcie to ode mnie! A tam co? Oj, spadło mi się. To jak już spadłam? A tylko zombie, dobra. Ale tu będzie więcej zombie, za mną nie zwłaszcza szło. Dziękować. Proszę, weź to. Idą. Dobra, odwrócę ich uwagę. Chodź. No cóż. Miau. O, właśnie o to mi chodziło. I na górę. Wciąż jeszcze troszkę ciemno, ale niedługo będzie jasno. Dosyć wysoko. Okej, okay, rozumiem. A, myślałam, że pod spodem jest jedna dziura. A tu nie! I dobrze. Zobaczymy, czy mnie wystrzeli stąd, jak trzeba. Tak jest! Ła! Ło! Jak to ładnie! O! Pozbierajmy, co się da na razie, bo ła! Elegancko! O, możemy pograć? Nie działa. O! Jak już mamy... Gdzie to nagranie? No nie! Odznaczyłam już? Super. Kij z deski, tak, znamy to. O! Nieźle. Tu nie. Lawan? Nic tu nie zostało. Daniel mówił, że powinno. Szukaj dalej. Ach, na górę się da. Ładna sypialnia. Takie biuro, sypialnia. Przykro mi, ale wygląda na to, że jednak zabraknie dla ciebie miejsca w helikopterze. Postaram się wysłać kolejny
Nie martw się, trzeba było ratować kolekcję, trzymaj się. Obrazy zabrał, ale dla Jessica miejsca nie starczyło. Romantyk jak skurwysyn. Dokładnie tak. Taki trochę w stylu Juana. Romantyk. A nie mieliśmy móc to na łatwego jednak siłą otworzyć? Może do drzwi się to nie dotyczy. No, trochę mnie zaskoczyli. Na górę. Ale na górze może być coś chyba prędzej, bo jak tam był helikopter. XVIII-wieczne miasto, szkic, pola, impresjonizm, martwa nad rozwocami abstrakcja, kobieta z czerwonym kapeluszu, XIX wiek, pasterze XVI. Chyba lista tego, co zabrał. Juan byłby zadowolony. Czuję, że to będzie na dachu, dlatego pójdziemy tam na końcu. Wiadomość z godziny 17:36. Panie Bukowski, transport do pana leci. Dzieła sztuki powinny być już na dachu. Odezwiemy się, kiedy śmigłowiec będzie nad miastem. Lawan, chyba coś znalazłem. Mieli pod niego podstawić śmigłowiec. Zanieśli wszystko na dach. Idę tam zajrzeć. Powodzenia. No właśnie. Nie wygląda, jakby było wszystko zabrane. Chociaż czekaj, ta skrzynka jest pusta, ale ma tu lądowisko skubaniutki. Ho. Ładne. Tu się chyba coś urwało, ale wciąż. Nieźle tu, nieźle. Dobra, chodźmy badać. Co mamy zbadać? O, dzień dobry. O kurwa. Nie ma już żadnych obrazów. Wszystko zostało zniszczone. Lawan? Znalazłem bogacza, ale po kolekcji ani śladu. Lawan? Hej, jesteś tam? Jezu, Aiden. Mówiłam ci, że wychodzę. Dobra, krótka piłka. Nie ma tu nic poza jedną butelką whisky i jedną wódki. A przynajmniej ta whisky jest dobra. Juan lubi dobrą whisky. Może jeśli go schlejesz, to trochę się wyluzuje. Dalej jest w kantynie? Widziałam, jak wychodził. Podobno wraca na statek do swojej kwatery głównej. Okej, ruszam tam. A, słuchaj, ta wódka. Danior bardzo lubi wódkę. Jeśli planujesz paść, ale pewnie nie. Tak właśnie się robi, jeśli naprawdę chcesz poznać to miasto. Tylko mówię. Okej. Wcale nic? Wpadamy najpierw na imprezę, czy najpierw na... Najpierw musimy zabrać to, co nam jest potrzebne. Pójdź na imprezę. Luz. Tam jest ta wieża VNC, co? Tam się musimy udać. Lecimy na imprezkę. Ile tu jest miejsc w ogóle? Ciekawe, czy już zdążyłam po nich biegać, czy nie. Ciężko powiedzieć. A co ta impreza tak wysoko w ogóle? O, zaraz mi się spadnie i zginie. Prawie na imprezie. Już prawie. Chyba pójdziemy z skrótem. Tak myślę. O, nie pójdziemy z skrótem. Pójdziemy. Trzeba już odcinek kończyć, bo będzie znowu bardzo długi. Rada. A jest Dawan? Nie jest. Nie możemy pogadać? Nie. Wszystkiego najlepszego, Danior. O, jednak przyszedłeś. Proszę, z okazji kolejnego roku na tej planecie. Czego ode mnie chcesz, gadzio? Co masz na myśli? Czego potrzebujesz? Dlaczego nagle dajesz mi prezent? Lawan mówiła, że masz urodziny, więc pomyślałem... Rozumiem pojęcie prezentu urodzinowego.
Tu heres serdynało. A, okej, okay, słuchaj. Wszystkiego najlepszego. Przegrałem zakład. Ale przynajmniej mam coś na pocieszenie. Zakład? Nieważne. Lawan jest przy barze. Okej. Okay. Założyła się pewnie, że przyjdzie, a on, że nie przyjdę mu. Aiden! Przyszedłeś! Czyżbyś nie chciała, żebym przychodził? Zgarnę butelkę, nadrobisz zaległości. Row? Po służbie, he? Słuchaj, wiesz, jak stresujące to wszystko bywa. Dostajesz rozkazy, te nie mają sensu. Nieustannie walczysz z czasem. A, rozumiem, wierz mi. No, udało ci się. Lawan wygrała. Wygrała? Chodzi o jakiś zakład? Tak, z Daniorem. Ona była pewna, że przyjdziesz, on niespecjalnie. To wygląda niemal tak, jakby jej zależało. Niezwykłe. Masz, Aiden. Pij. Najlepsza gorzała Nikolasa. Mieliśmy właśnie zagrać w grę. Nie, Lawan, nie mieliśmy. Daj spokój. Odpadam. Tak, ja też odpadam. Wystarczy mi chlania. Banda przegrywów. Aiden, a ty grasz? Ciekawe zakończenie odcinka. O, dobre pytanie. Co? Nie bierz w tym udziału. Skończysz nawalony i upokorzony. Aiden, im dłużej będziemy gadać, tym więcej damy czasu tej zrzędzie na wycofanie się. Grasz czy nie? No gramy, gramy. Chociaż wirtualnie popijemy. Okej, okay, wchodzę w to. Zuch, chłopak! Zasady są proste. Albo odpowiadasz na bardzo osobiste pytanie na swój temat, albo musisz podjąć wyzwanie. Okej, okay, więc jeśli nie chcę odpowiadać na pytanie, mogę wybrać wyzwanie. Chciałbyś. To my decydujemy, czy to ma być prawda, czy wyzwanie. Albo robisz, jak ci każemy, albo pijesz. No dobra. Powiedz, czy spałeś już z kimś z Biledor? Powiedz prawdę. Przecież z nikim. Nie. Żartujesz sobie? Może gość ma standardy. Najpierw miłość i tak dalej. Ta, powodzenia. Nie każdy jest taki jak ty, Row. Dobra. Twoja kolej. Chcę, żebyś coś zagrała. Spierdalaj. Ej, o co chodzi? Napiję się. Nieważne. Grasz na jakimś instrumencie. Nieważne. Wypiłam. Lecimy dalej. Kiedyś grała na ukulele. Serio? Ludzie, lecimy dalej. Aiden, zagraj dla Roła. I chcę, żebyś kazał mu zaśpiewać. To będzie straszne. Czemu nie? Śpiewaj. Wyzwanie. Porusz te struny głosowe. Sam się wróciłeś. You're my ragamuffin. You're my thing and nothing all. But I always had a ball with you. You're my ragamuffin. I know it's just a silly name. But you set my heart aflame. It's true. O Boże, zabijcie mnie przed kolejną zwrotką. Wow, stary, to było coś. Też tak myślę właśnie. Dobra, wystarczy. Chciałbyś zapytać o coś tę doświadczoną zabójczynię? Zawsze zastanawiała mnie ta lista celów. Zamknij się, Row, nie twoja kolej. Ale teraz Lawan, od czego zaczęła się lista celów? Po tym, jak uciekłaś od Wolca, co robiłaś? Trudne pytanie. Robiłam wszystko, co musiałam, żeby przetrwać. A na przykład? To już kolejne pytanie. Pij. Nie, on chce, żebyś odpowiedziała na pierwsze. Kogo obchodzi, czego on chce? To zaczęło się dużo wcześniej, kiedy uciekłam Wolcowi. Pomógł mi Frank. Pokazał mi, że mogę inaczej wykorzystać swój gniew. Wtedy myślałam, że do nich dołączę. Że kiedyś zostanę nocną biegaczką.
Kogo ja oszukiwałam? Wykosili ich w wieżowcu VNC. Frank stracił niemal wszystkich. Nocni biegacze padli, a Frank zaczął pić. Stracił wiarę w życie, w samego siebie. Popsuliśmy no więc, zabawę. Nie jestem nocną biegaczką, ale przynajmniej mam swoją listę. Dobranoc. Zadałem niewłaściwe pytanie. To właśnie piękno tej gry, pielgrzymie. Prędzej czy później docierasz do niewłaściwego pytania. No to do zobaczenia. Ło, dobra, idziemy jeszcze jedną imprezę zrobić. Dogadać? Gadzio, tu jesteś. Dziękuję. Dziękuję za wódkę. Dziękuję. Napijmy się. Za mnie i za kolejny rok w tej dziurze. Nie jesteś taki zły, wiesz? W końcu się do mnie przekonujesz? Nie, po prostu są gorsze dupki od ciebie. Ja jestem pijany. Gdzie jest Lawan? Widziałem ją z tobą. A, graliśmy w grę i zadałem złe pytanie. O jej życie po ucieczce od Wolca. Ach, gadzio, gadzio. Przez siebie zaczęła myśleć o przeszłości. Słuchaj. I nie mówię ci tego dlatego, że cię lubię. Sam nie wiem, dlaczego ja ci to kurwa mówię. Ale nigdy, nigdy nie pytaj Lawan o jej przeszłość. Kumasz? Dobrze. A teraz spadł. Mam urodziny. Ale czuję, że my jeszcze nie razem zapytamy o przeszłość, bo ma podobną do naszej. Teraz tak, pierwsze zadanie numer jeden. Porozmawiaj ponownie z Juanem. Zrobimy sobie już w kolejnym odcinku, bo się przeciągnęło. A teraz pójdziemy do siebie. Widzimy się następnym razem. Także dziękuję za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się wszyscy ciepło. Nawet na kacu stwierdzisz, że tu jest tanio.